rozjaśnia się nasz umysł. Możecie spróbować, jeżeli ktoś chce, daje olejek na ból głowy. Mocny jest, bo tam jest bardzo dużo rozmarynu, mięty, białego grejpfruta, ale jeżeli ktoś by chciał, to można sobie tak delikatnie, dosłownie kropelkę rozmasować w okolicach czoła i zobaczyć, jak się czujecie. Albo wziąć sobie i po prostu powąchać, bo ja zawsze mówię, to jest, tak jak pamiętacie, na początku powiedziałam, eksperymentujcie i wszystko, co mówię, przetrawcie przez własne doświadczenie, przez własne rzeczy, więc jak mówię, mięta dodaje energii, sprawdźcie, czy faktycznie tak jest, tak najlepiej. Dobrze, to jest nasza energia, bo znowu, okej, lubię kawę, więc nie mówię, że kawa jest bardzo zła, ale ilość, wszystko w umiarze. Znowu kofeina i nadmiar kofeiny znowu stymuluje produkcję kortyzolu w naszym ciele. Delikatnie może pojawić się zakwaszenie, więc jeżeli mamy też stan zapalny, dodatkowo kwaśne środowisko, które tworzymy w naszym ciele, może pogorszyć nasz stan hormonów i równowagi hormonalnej, więc po prostu uważamy i nie sięgamy po kawę jako odpowiedź na nasze zmęczenie. 100 razy lepszy jest oczywiście olejek, kiedy jesteśmy zmęczone, sobie go powąchać, ale żeby po prostu być świadomym, kiedy się pojawia ten spadek energii, co możemy zrobić, olej właśnie przychodzi z pomocą. I jeżeli faktycznie też sięgamy po tą kawę, to też z dużo większą świadomością i też obserwujemy właśnie ilość tej kofeiny. Każda kofeina, teina wpływa właśnie na produkcję podwyższoną kortyzolu, więc jeżeli wiemy, że nadmierne, czyli jak, nie wiem, piję nawet codziennie kawę przez tydzień, nic nam się nie stanie, ale wyobraźcie sobie, że robimy to 365 dni w roku i nie jedną, ale trzy, to możemy sobie wyobrazić, jak nasze ciało znowu jest cały czas pobudzone i nie ma przestrzeni, aby się wyciszyć, bo znowu przetworzenie kofeiny w naszym ciele zajmuje około 12 godzin, więc znowu my idziemy wypijemy na przykład o 4, no to idziemy spać na przykład o 10, no to jest 6 godzin. To jeszcze gdzieś tam w naszym ciele się krąży ta kofeina i jest takie pobudzenie, więc po prostu zajmuje nam wyciszenie wieczorne więcej czasu. Znowu po prostu dobrze być świadomym, że i patrzymy na wszystko w kontekście, właśnie nasze hormony to nie jest takie izolacja, tylko w ogromnym kontekście wszystkiego, co robimy w ciągu dnia. I tak samo olejki eteryczne, patrzymy na nie w kontekście wszystkiego tego, co robimy. Bo to nie jest tak, o, olejek, to ja już teraz będę miała szczęśliwe hormony i balans życiowy. Nie, to jest, on jest też częścią nas i żeby się bardzo wpajał w nasz styl życia. Dlatego ja mówię, przetrawcie to wszystko przez swój unikalny styl życia, swoje unikalne potrzeby, bo mama potrzebuje czegoś innego, bizneswoman potrzebuje czegoś innego, każda kobieta potrzebuje innego takiego self-care, czyli innego dbania o siebie, innych rytuałów, więc niech one staną się częścią waszego dbania o siebie. Jakby to jest moja intencja. Jakbym miała podsumować to, aby olejki stały się integralną częścią waszego dbania o siebie i własnych rytuałów i popatrzenie na wszystko w takim większym kontekście. Bo jak patrzę na osobę i nawet ją poznaję, to nie jest powiedzmy tylko, nie wiem, poznajcie Kasię, pewien aspekt Kasi. Ale ta Kasia ma 150 aspektów. Jakbyście robiły przegląd 24 godzin dnia, no to kurczę, bym was zaskoczyła co godzinę. Więc i każda kobieta też taka jest, że potrzebuje też różnych rzeczy i jest, ma przeróżne te aspekty i przeróżny styl życia, więc bardzo fajnie zintegrować to wszystko i zawsze wracać do siebie. Do tych pytań, jak ja się czuję, czego potrzebuję, co tam się dzieje i czasem jak właśnie jesteśmy przestresowane, to też jest część równowagi, ale wtedy zamiast cisnąć, okej, no to dzisiaj robię sobie dzień dla siebie. Więc cały czas to jest równowaga, płynność, cały czas. Dobrze, to kolejną rzeczą to jest też, często osoby mi się pytają przy właśnie hormonach o wadze. Co można zrobić, aby stracić na wadze, czy kiedy pojawiają się zachcianki ogromne, czy duży apetyt. Może się tak pojawiać właśnie przy, znowu, jest organizm przebodźcowany, zmęczony i krzyczy do ciebie, daj mi trochę cukru, bo jestem przemęczony.
to właśnie olejki eteryczne bardzo pomagają w redukcji zachcianek, jakby pomagają, czyli nie znowu bierzemy sobie taki oddech głębszy, ale właśnie patrzymy na to, co my naprawdę chcemy. Może nie tej czekolady, ale odpoczynku, może po prostu pobycia z samym sobą, nawet takie journaling, takie pisanie dla siebie, wsłuchanie się w siebie też bardzo pomaga, ale olejki, które szczególnie pomagają na redukcję zachcianek, to jest właśnie mięta, patchouli i kora cynamonu. Też zawarte w nich związki organiczne właśnie też stymulują komórki i pomagają nam właśnie w redukcji takich zachcianek. Też mówi się, że patchoula to najlepsza jest, kiedy mamy ochotę na coś słodkiego. No, lubię, tak? Też nawet sobie w kuchni postawiłam olejki przy na przykład takim wielkim koszu winogron, tak? Bo ja lubię testować wszystko, co przeczytam i tak, okej, zobaczymy, czy faktycznie ja chcę to winogrono, a wcześniej powącham patchoulę, czy mi się będzie mniej chciało. I nie wiem, czy to jest kwestia placebo i się wkręciłam, ale słuchajcie, tak było. Ale mimo wszystko, koniec końców, mniej tych winogron zjadłam, więc... więc coś w tym musi być, ale ja mówię, możecie testować przez siebie i po prostu bawić się, bo ja mówię, to jest po prostu taki eksperyment, zabawa i mieć taki fan z tym, nie to jest tak, Jezus, tu jest winogrono i ja jestem cierpiętnicą, nie, dobra, zobaczymy, co tam, zobaczymy to. A potem powiedziałam, no ta patchoula jest taką, i w ogóle tak się wkręciłam w zapachy, że w ogóle zapomniałam, że mi się chce jeść, więc znowu też możecie się po prostu tym bawić, ale właśnie no też często, też wiele osób mi po prostu mówi, że przy tych zaburzeniach hormonalnych to po prostu mają bardzo duże wahania i przeróżne zachcianki. I znowu obserwujcie, dlaczego przychodzą te zachcianki. One najczęściej mają najmniej związku z jedzeniem, najczęściej są odzwierciedleniem zupełnie czegoś innego. Więc obserwujcie, ale olejki fantastycznie też tak pomagają i tak jak mówię, możecie się nimi bawić. I kolejną bardzo fajną sprawą, jeżeli właśnie chodzi o szczęśliwe hormony, o równowagę hormonalną, to redukcja toksyn, które nas otaczają, redukcja toksyn, które wkładamy na swoje ciało, dlatego że toksyny, chemikalia, są jednym też z ogromnych przyczyn nierównowagi hormonalnej i właśnie nieszczęśliwych hormonów, dlatego że toksyna, nawet kiedy ją wdychamy, na przykład, nie wiem, czyścimy coś cyfem, to ona w sobie tam pełno chemii i toksyn i cyfu. I my go wdychamy i nasze ciało dostaje po prostu komunikat, on nie rozpoznaje tej toksyny, on nie rozpoznaje tych substancji chemicznych. I ono tak dostaje tu coś. Co to w ogóle jest? Cholera wie. Nie wiem. No i się tworzy często zapalenie, albo jak ktoś ma jakieś problemy autoimmunologiczne, typu Hashimoto, znowu problemy z tarczycą, po prostu też te toksyny amplifikują to. A olejki eteryczne, ciało wie, co to jest. O, coś naturalnego. O, mięta. No tak, no to jest okej. Okay. Jakby on nie zaburza tej komunikacji międzykomórkowej, a wszelkie toksyny właśnie najczęściej z tych różnych substancji chemicznych do czyszczenia albo nadmiernej ilości chemii właśnie w środkach czystości, które dajemy na siebie, typu szampony, płyny. Chociaż teraz już się staje takie trendy, wszystko mieć eko, eko szampony bez sylesu, bez tego i tego i tego. I to jest super, ale też czytajcie dalej tą etykietkę. I oczywiście i tak, bo akurat tam przykład swojego życia, mój facet przyszedł i kupił w Rossmanie szampon eko, na. Ja mówię, a słuchaj, to dlaczego i tak skład jest taki? Tak długi i tak są jakieś dziwne rzeczy, a im mniej po prostu tych składników w danym produkcie, tym po prostu lepiej, więc nawet te wszystkie etykietki eko, bez tego, po prostu i tak czytajcie, a olejkami eterycznymi fantastycznie można czyścić dom, właśnie z drzewka herbacianego, świetnie ma leluka, zabija zarazki, cytryna, to są takie podstawy, cytryna, drzewko herbaciane, jak robicie notatki, możecie to napisać, fantastycznie pomagają właśnie w działają antybakteryjnie, fantastycznie czyszczą przestrzenie, wszelkie blaty, można zrobić sobie samemu właśnie jakąś taką mgiełkę do czyszczenia blatów,
podłogi. I te mówię, to jest znowu redukcja. Ja nie mówię wyrzucić 100% jakichś środków czystości, bo tak, olejek eteryczny nie pieni się, nie ma jakichś tam substancji, które może Wam tą plamę sprzed 30 lat wyczyści, ale niesamowicie pomogą nam w takim codziennym właśnie przemyciu podłogi. Chcemy, żeby nam podłoga była bez bakterii, wystarczy dosłownie parę kropelek oleju eterycznego z orzewka herbacianego w mopie i naprawdę zrobi super robotę. I jeszcze w szczególności jak mamy dzieciaki, to też po prostu nie ma tej chemii na podłodze, tylko są olejki eteryczne, blaty. Tak jak mówię, ja w domu najczęściej właśnie myję blaty podłogi olejkami eterycznymi, szczoteczkę do zębów też jest fantastycznie sobie odkazić, dlatego że olejki eteryczne właśnie najbardziej, drzewko herbaciane, rozmaryn, cytryna, mają najwięcej substancji antybakteryjnych, antygrzybicznych, właśnie, kiedy chcemy zabić te wszystkie bakterie, gdy myjemy podłogę, więc i fantastycznie pachną, więc automatycznie mamy też od razu, wchodzimy w tą aromaterapię emocji, czyli olejki eteryczne na emocje, bo też właśnie nasze hormony to sprawiają, że mamy taki roller coaster emocjonalny. Ja też czasem mówię, to nie jest też tak, że ta osoba jest super emocjonalna, to mogą być jej hormony, albo zupełnie coś innego, albo jakieś zapalenie i trzeba wtedy jej dać ogromne przyzwolenie na humory. Bo właśnie, kiedy mamy, możecie wyobrazić sobie, jak mamy ten nasz organizm, no i się tam różne dzieją rzeczy w zaburzeniu równowagi, no to ciężko nie być emocjonalnym, no po prostu jak we wnętrzu mamy burzę, to ta burza potem wychodzi i czasem nadmiernie reagujemy na coś. Ktoś nam krzywo się uśmiechnie i tak, o Jezus, nikt mnie nie kocha. Więc po prostu nadmiernie jest taka amplifikacja tych emocji, bo emocje są naturalną częścią bycia człowiekiem. Każdy ma emocje i emocja, co to jest emocja? Emocja jest odpowiedzią na bodźce zewnętrzne, na to, co się dzieje, albo na bodźce wewnętrzne. To jest odpowiedź, emotion, odpowiedź na różnego rodzaju rzeczy, które nas przychodzą, albo na myśli. Mamy jakąś myśl i pojawia się emocja. Mamy jakieś wierzenie i pojawia się emocja, więc emocja jest odpowiedzią na różnego rodzaju rzeczy. I no każdy ma te swoje emocje, ale powiedzmy przerost tych emocji, bo mamy ten smutek, mamy gniew, mamy jakby ktoś nigdy się nie wkurzał, to ja bym tej osobie nie ufała. No, coś jest chyba nie tak. Dlatego, że każdy ma w sobie całą gamę i tęczy tych emocji. Od smutku, po gniew, po radość, po też taką współczucie. Wszystko to jest. Ale kiedy to wszystko zamiast być tak, robi się tak i po prostu my już czujemy, że na tym nie panujemy i wiemy, sami czujemy, że amplifikujemy i nieadekwatnie reagujemy do danej sytuacji, nasze emocje są nieadekwatne, są jesteśmy nademocjonalni, to wtedy właśnie może to w dużej mierze jest właśnie hormony, tak jak się mówi właśnie kobiety przy menopauzie, to burza hormonów, burza emocji. I wtedy lepiej pojechać na wakacje i się schować, niż być w okolicach tej osoby. I chyba tak najlepiej dać jej przestrzeń, niech tam się dzieje, co ma się dziać. Ale znowu olejkami możemy sobie niesamowicie pomóc. I tutaj wchodzi znowu nasza wspaniała lawenda. Fantastycznie działa na emocje. Ilang-ilang, wszelkiego rodzaju kwiaty, róża, jaśmin niesamowicie koją nasze emocje. Ja to mówię na nie taki, jakbyście się otaczały takim szaliczkiem ciepłym, takim kocem. To są właśnie wszelkiego rodzaju kwiatowe olejki. Jak nie macie olejku, idźcie w ogród róż i powąchajcie te róże. To jest to samo. Właśnie jaśmin piękny, kwiat gorzkiej pomarańczy, ilang-ilang, te wszystkie piękne, piękne kwiatowe zapachy niesamowicie koją, wspaniale działają na nasze emocje, a zaraz koło kwiatów przychodzą cytrusy. Teraz Wam dam różowy grejpfrut, mój absolutny faworyt. I też możecie zrobić taki test, bo ja, tak jak mówię, jestem z tych, co testują. Wziąć sobie głębszy oddech z grejpfrutem, różowym grejpfrutem i pomyśleć o czymś negatywnym. I jak komuś się uda pomyśleć o czymś negatywnym, to niech rękę do góry da i jestem ciekawa, czy mu się udało, bo jeszcze mi się nie udało. A starałam się, więc może komuś się uda. Po prostu wąchając tak pozytywne olejki eteryczne, cytrusowe, słodka pomarańcz,
czerwona pomarańcz, różowy grejpfrut, biały grejpfrut, bergamot. Pomyśleć o czymś negatywnym, dlatego że naturalne znowu w nich związki chemiczne, znowu monoterpiny, limanol wspaniale działają na poprawę nastroju. Nawet dzieciakom można dać, jak Wam dziecko grymasi, dać mu olejek, niech powącha, to będzie mniej grymasił. No przynajmniej tak wszystkie dziewczyny mówią. I daję Wam różowy grejpfrut i możecie spróbować. Więc akurat uwielbiam. I co jest wspaniałe w olejku, że zawsze można je mieć pod ręką. Można stworzyć własne perfumy, właśnie takie kwiatowe, z cytrusem. I to fantastycznie, fantastycznie pomaga właśnie w pracy z naszymi emocjami. Więc ja jestem ogromną fanką właśnie olejków eterycznych w pracy z emocjami. Tutaj jest bardzo ważna jakość, dlatego że tylko te naturalne, czyli 100% czystej, naturalne, wysokiej jakości olejki eteryczne dadzą Wam tą jakość terapeutyczną. Coś może fajnie pachnieć, ale jak jest syntetyczne, nie ma w sobie tych związków organicznych, więc nie da Wam tak dużej dawki pozytywnej energii, jak olejki. A już tacy ludzie, no ja też jestem z nich, tacy zajawieni trochę na wibracje, to można sobie nawet tak sprawdzać wibracyjnie, co ma większą wibrację i do czego Was bardziej ciągnie i co tak ma, czujecie moc, więcej powera. To nawet jak nie z olejkiem, możecie robić z marchewką, kupić marchewkę z Lidla i marchewkę od babci z ogródka. No słuchajcie, nie ma porównania. No to po prostu jedna aż tak pachnie. Ja w ogóle też zwyciłam, co to za to jakiś czasów mi przyszło żyć, kiedy ja po prostu cieszę się, jak jabłko pachnie jabłkiem. Tak jest, to jabłko pachnie jabłkiem. Albo truskawka pachnie truskawką. To tak samo właśnie z olejkiem jest to samo, że naprawdę czuję się coś takiego, że po prostu niesamowita ta jakość. Ja na przykład tak miałam z lawendą, miałam też niektóre lawendy i tak rany do tej mnie po prostu tak ciągnie. I tak patrzę, faktycznie bardzo wysokiej jakości, klasy był ten olejek, ja tak coś w tym jest, więc można zrobić takie testy, blind testy i tak, czy faktycznie nas do czegoś ciągnie, ale jak można mówić, że to jest takie wu-wu z tymi wibracjami, ale z drugiej strony nawet fizyka kwantowa mówi, wszystko jest wibracją i my też wibrujemy i wszystko jest materią, wibracją, więc Einstein, myślę, wspiera olejki eteryczne. No, ale teraz dobrze, toksyny, emocje. O! Już niedługo jest sama, czyli tak pod jakby, żeby Wam to wszystko podkreślić, przede wszystkim popatrzcie na wszystko holistycznie, na swój styl życia, na olejki eteryczne, które możecie niesamowicie użyć w uzupełnieniu właśnie redukcji stresu, na lepszą jakość snu, na energię, na zachcianki, na redukcję toksyn. To są największe przyczyny właśnie nierównowagi hormonalnej, nieszczęśliwych hormonów, więc one po prostu są, pomagają nam, te olejki eteryczne, niesamowicie. I co jest też super, do czego Was zachęcam, żeby mieć z tym super zabawę, dlatego że olejki tak pięknie pachną, są tak przyjemne, że to jest przyjemne z pożytecznym. I no, taką można mieć zabawę, tworzenia własnych kompozycji, słodka pomarańcz z goździkiem, własne perfumy, własne kompozycje, sole do kąpieli można zrobić, własne rytuały. Więc też można właśnie aplikować sobie za uchem, na miejsca pulsujące, na nadgarstki, w stopy. To tak bezpośrednio można sobie zrobić, co bardzo polecam, rozcieńczać olejki eteryczne w olejku bazowym, tworzyć olejki do masażu. I też kiedy tworzycie ten olejek do masażu, też super, dlatego że mniej odparowuje, dlatego że olejek eteryczny jest bardzo szybko ze stanu ciekłego, zamienia się w lotny, bardzo szybko odparowuje, więc jak ja tu otworzę buteleczkę, na pewno bardzo szybko przebiegnie tam w tyłu, dlatego że bardzo szybko odparowuje, dlatego warto zakręcić olejek i mieć go zakręcony, gdy go nie używamy. A gdy tworzymy ten olejek bazowy, czyli ten olejek do masażu, olejki roślinne sprawiają, że wolniej odparowuje, więc automatycznie on zostaje troszkę dłużej na skórze, można tworzyć wtedy własne kompozycje. No i też jeżeli mamy, to jest esencja, i jeżeli mamy wrażliwszą skórę lub mamy osoby starsze mają wrażliwszą skórę, dzieciaki mają wrażliwszą skórę, to warto sobie właśnie zrobić taki w rozcieńczeniu ten olejek eteryczny. No i też dla Pani lubiącej oszczędzać,
wtedy wystarczy nam buteleczka na dłużej. Chociaż kiedy na pani powiedziała, że ja chcę, żeby ludzie, mówiąc tak, wykłady, to chcę, żeby ludzie używali olejków i zużyli szybciej. A ja tak na nią patrzyłam. No, chyba tak. Nie wiedziałam, co to opowiedzieć, ale dla pań oszczędnych możecie sprawić, żeby buteleczka Wam została na dłużej, rozcieńczać ją właśnie w olejku bazowym, tworzyć wtedy własne kompozycje. I dodatkowo też skóra się bardzo fajnie nawilża. Dlatego, że też co damy na skórę, w 80% wnika nam do krwiobiegu, więc automatycznie w naszym ciele krążą właśnie te związki organiczne, te fantastyczne związki organiczne zawarte w olejkach eterycznych, a jak damy na siebie troszkę chemii, to ta chemia też sobie wnika do naszego krwiobiegu i znowu jak mamy te neuroprzekaźniki i komóreczki, to dostają albo informację, którą rozpoznają i która im sprawi, że są szczęśliwe, albo dostają informację, którą jest tak, o kurczę, nie wiem co to jest, lepiej to zwalczyć i tworzymy stan zapalny. No i tak. Więc olejki eteryczne niech dadzą Wam dużo szczęścia, sprawią, żeby Wasze hormony były szczęśliwe i Wy byłyście szczęśliwe i miejcie duży fun. Pytania i odpowiedzi. Nie ma pytań, super. Bardzo fajnie mieć, można wtedy w zależności od skóry, w zależności czy masz na przykład suchą, bardziej nawilżający. Taką podstawą jest na przykład, z którą ja pracuję, olej rzeżowa, dlatego że ma strukturę wosku i nie zostawia takiej tłustej plamy i bardzo ładnie się właśnie rozprowadza. Więc olej rzeżowa, słodki migdał jest w miarę taki neutralny dla osób, pestki moreli też są bardzo fajne. A właśnie już bardziej takie konkretne to jest na przykład arganowy, ale to jest często polecane dla osób z bardziej dojrzałą skórą, bo jest taki cięższy po prostu. Tak samo olejek niefrakcjonowany kokosowy, bo kokosowy jest taki jak masełko, tak? Taki gęsty, a niefrakcjonowany, czyli przez to, że jest płynny, w formie takiej płynnej, tam są te cząsteczki stałe wzięte, nie wiem jak się powie, niefrakcjonowane, tak? Chyba tak. Właśnie, że w formie płynnej i też jest wtedy niebezzapachowy, ale to jest z kokosa, też jest bardzo fajny. Ale na przykład ja zauważam, moja skóra na ten kokosowy bardzo fajnie reaguje na ciele, ale nie na twarz. Więc też możecie zobaczyć, jak się czujecie i możecie robić też takie testy, zobaczyć, posmarować się olejkiem, ale też i olejkiem eterycznym na nadgarstku i zobaczyć, jak skóra reaguje. Najczęściej ten test się robi 24 godziny i jak nie ma zaczerwienienia, to znaczy, że skóra bardzo fajnie reaguje na ten olej eteryczny, a tak samo na olej bazowy. Na twarz możecie też zobaczyć, czy nie robi się taka atopowa ta skóra, czy nie wysusza, bo nawet te olejki, które mówią, że super nawilżają, na przykład arganowy, moja skóra źle reaguje na sam arganowy, ale tak jak mówię, każdy jest indywidualny, ale fantastycznie reaguje na rzeżowy, na przykład, albo słodki migdał. I troszkę tak jak w olejkach eterycznych, bardzo fajnie mieszać, bo ciało się po pewnym czasie przyzwyczai, więc można sobie mieszać i też olejki bazowe mają swoją energetykę. Chodzi mi o rozgrzewające, chłodzące, więc na przykład sezamowy rozgrzewa, a kokosowy ochładza. I mówi się, że zimą lepiej sezamowy, a latem kokosowy. Ale to też wiadomo, też fajnie, jak jesteście w różnych strefach geograficznych i w Indiach tylko używają kokosowego, bo tam są te palmy kokosowe, a znowu ryżowe używają gdzieś w Chinach. Więc znowu matka natura sobie jakoś tam zaplanowała dobrze to wszystko. A jak rozpoznać tę jakość? Jakość tak, dlatego powiem szczerze, dlatego stworzyłam własną firmę, żeby wiedzieć co i jak, bo dostajesz, kiedy kupujesz od destylarni olejek, dostajesz kartę charakterystyk i wiesz, że masz dobrej jakości ten olejek eteryczny, ale jak tak bierzesz z półki, bardzo ważne, żeby było 100% naturalny olejek eteryczny, absolutnie nie zapachowy. Olejek zapachowy od razu Ci mówi, że to jest syntetyk. Drugie, super jak się pojawia nazwa łacińska rośliny, czyli ekstrakt z rośliny, z jakiej powstaje na przykład właśnie drzewko herbaciane z Maleluka albo nie wiem, ilang to jest Chananga odorata i tu można sprawdzić sobie patchouli, pogostamon kablini, więc po prostu można zobaczyć, z jakiej rośliny pochodzi, bo patchouli na przykład to jest nazwa taka
potoczna, ale łacińska rośliny to jest Pogostemon cabilli. Więc wtedy możesz od razu sprawdzić, czy to już jak jest pochodzi z rośliny, no to raczej jest naturalny. Dalej sprawdzisz na skład, co tam się pojawia. I jak się pojawiają jakieś dziwne rzeczy, to odkładasz. I też zastosowanie. To są olejki kosmetyczne, ale jak pojawiają się najczęściej jakieś tam rysuneczki odkurzacza, takie rzeczy, to mogą też to być wskaźniki, że to są najczęściej olejki właśnie zapachowe, na przykład do jakichś filtrów odkurzacza. Więc po prostu czytać sobie etykietkę i podsumowując, najważniejsze, olejek eteryczny, 100% olejek eteryczny, drugie, nazwa łacińska i ten skład sobie przeczytać. No i jak macie zaufanego dystrybutora, no to też wtedy można ufać, ale i tak lepiej czytać etykietki.